Jeśli podoba Ci się tchnienie grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Wracasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Nathaniel Hawthorne, córka Rapaczyniego. Część trzecia. Dość długi już czas upłynął od ostatniego spotkania z Balionim. Jednego wszakże poranku niemile zdziwiła go wizyta profesora, o którym prawie nie myślał przez całe tygodnie, a chętnie na jeszcze dłużej by zapomniał. Od dawna, całkowicie zatopiony w swych uczuciach, niezdolny by znieść niczyjego towarzystwa, chyba że mógłby się po nim spodziewać zrozumienia dla stanu swego serca. Ale tego trudno byłoby oczekiwać po profesorze Balionim. Gość przez chwilę rozmawiał bez na temat plotek krążących po mieście i na uniwersytecie, a potem podjął inny temat. Czytałem ostatnio jednego klasyka, powiedział. Znalazłem tam opowieść, która mnie bardzo zainteresowała. Może ją pamiętasz. Jest to opowieść o indyjskim księciu, który posłał w darze Aleksandrowi Wielkiemu piękną kobietę. Była urocza jak poranek i wspaniała jak zachód słońca, ale co ją specjalnie wyróżniało spośród innych, to tchnący aromatem oddech. Oddech wodniejszy niż powiew w ogrodzie perskich róż. Aleksander, rzecz naturalna młodego zdobywcy, od pierwszego spojrzenia zakochał się w pięknej nieznajomej. Ale obecny przy tym pewien uczony lekarz, odkrył straszliwą tajemnicę tej kobiety. Jaką! zapytał Giovanni, spuszczając oczy, by uniknąć wzroku profesora. Że ta piękna kobieta, ciągnął z naciskiem profesor, karmiona była truciznami od urodzenia, aż jej cała natura została tak nimi przesycona, iż ona sama stała się najstraszliwszą z istniejących trucizn. Trucizna była żywiołem jej życia, aromatycznym zapachem swego oddechu zatruwała nawet powietrze. Jej miłość byłaby trucizną, jej uścisk śmiercią. Czyż to niecudowna opowieść? Dziecinna bajka, odparł Giovanni nerwowo zrywając się z krzesła. Zdumiewa mnie, jak wasza dostojność wśród poważnych studiów znajduje czas na czytanie podobnych nonsensów. Nawesem mówiąc, rzekł profesor, rozglądając się niespokojnie po pokoju, co to za osobliwy zapach w twoim apartamencie. Czy to zapach twoich rękawiczek? Jest słaby, ale rozkoszny, chociaż w gruncie rzeczy wcale nie jest przyjemny. Gdybym go dłużej wdychał, myślę, żebym się pochorował. Podobne jest do woni kwiatów, ale nie widzę kwiatów w twoim pokoju. Nie ma ich tutaj, odparł Giovanni, który poblad słysząc słowa profesora. Ani, jak sądzę, nie ma tu żadnego zapachu, tylko go sobie wasza dostojność wyobraża. Zapachy należą do zjawisk łączących w sobie pierwiastki umysłowe i duchowe, i dlatego zdolne są nas zwodzić. Wspomnienie jakiegoś zapachu, a nawet sama myśl o nim, może być łatwo wzięta za rzeczywistość. Owszem, ale moja trzeźwa imaginacja nieczęsto płata mi takie figle, powiedział Balioni. A gdybym miał wyobrazić sobie jakiś zapach, to byłby to na pewno zapach jakichś aptekarskich proszków, którymi moje palce mogą być przysięgnięte. Nasz czcigodny przyjaciel Rapacini nasyca swoje leki zapachem aromatyczniejszych od arabskich woni. Niewątpliwie piękna i uczona seniora Beatrycze dawać będzie swym pacjentom ekstrakty tak słodkie, jak dziewczęcy oddech. Ale biada temu, kto je spija. Twarz dziewaniego świadczyła, że toczy się w nim walka wielu uczuć. Przechodził tortury, słysząc jakiego rodzaju aluzję czyni profesor o niewinnej i pięknej córce Rapacziniego. Ale gdy poznał tak odmienną od swej własnej opinii o jej charakterze, drzemiące w nim podejrzenia ożyły i zachichotały, szydząc za nim głosem tysiąca demonów, ale starał się je zwalczyć i odpowiedzieć balioniemu z niezachwianą wiarą prawdziwego kochanka. senior rzekł. Był pan przyjacielem mego ojca, zapewne więc chce Pan postępować po przyjacielsku w stosunku do jego syna. Pragnąłbym czuć dla Pana jedynie szacunek i respekt, ale błagam, senior, by Pan raczył wziąć pod uwagę, że jest jeden temat, na który nam mówić nie wolno. Nie zna pan, seniory Beatrycze, dlatego też nie jest Pan w stanie ocenić jaką krzywdę wyrządza jej charakterowi Powiedziałbym nawet, jakim jest wobec niej bluźnierstwem każde lekceważące czy niesprawiedliwe słowo. Giovanni, mój biedny Giovanni, rzekł profesor z wyrazem spokojnej litości. Znam tę nieszczęsną dziewczynę o wiele lepiej niż ciebie. Posłyszysz prawdę o trucicielu Rapacinimi i jego trującej córce. Tak, równie trującej jak pięknej. Słuchaj. Bo gdybyś nawet znieważyć miał moje siwe włosy, nie zamknęłoby mi to ust. Stara bajka o kobiecie hinduskiej stała się prawdą, a dokonał tego rapaczyni przez swoją głęboką, lecz zabójczą wiedzę na osobie swej uroczej córki. Grzewani jęknął i zakrył twarz. Naturalne uczucia ciągnął Balioni. Nie powstrzymały ojca, własne swe dziecko złożył w okrutnej ofierze. Szaleńczemu zapołowi dla wiedzy, a trzeba mu oddać sprawiedliwość, iż jest prawdziwie uczonym mężem. Jakiż zatem będzie i Twój los? Niewątpliwie zostałeś wybrany na materiał do jakiegoś nowego doświadczenia. Może rezultatem będzie śmierć, może los stokroć straszliwszy? Rapacini nie zawaha się przed niczym, mając przed oczyma to, co nazywa dobrem nauki. To sen, wyszeptał Giovanni. To na pewno jest sen. Ale, ciągnął profesor, nie trać nadziei, synu, mego przyjaciela. Jeszcze nie jest za późno na ratunek. Może uda nam się nawet i to nieszczęsne dziecko przywieźć z powrotem w granice natury, której stała się obcą wskutek szaleństwa swego ojca. Spojrzyj na tę niewielką, srebrną wazę. Wyszła z rąk słynnego Benvenuto Celliniego. I w pełni zasługuje, by złożyć ją w darze miłosnym najpiękniejszej kobiecie Witalii. Ale jej zawartość jest bezcenna. Jeden maleńki łyk tego lekarstwa zdołałby unieszkodliwić najbardziej zjadliwe trucizny bordziów. Nie wątp, że będzie równie skuteczny przeciw truciznom niego, Ofiaruj tę wazę i zawarty w niej drogocenny płyn twoje, Beatrycze, i z nadzieją. Czekaj na rezultat. Balioni postawił na stole małe, cudownie wykonane srebrne naczynie i wyszedł, zostawiając młodzieńca pod wielkim wrażeniem swych słów. Pokrzyżujemy plany Rapaczyniego. chichotał schodząc w dół, ale trzeba przyznać, że to zdumiewający człowiek. Doprawdy zdumiewający człowiek. Jednakże leczy jak nikczemny szarlatan, dlatego też nie będą go tolerować ci, którzy respektują stare, dobre zasady stanu lekarskiego. Jak już wspominaliśmy, działanie jego podczas całej jego znajomości z Beatrycze nawiedzały czarne podejrzenia co do jej charakteru, ale przebywając z nią odnosił nieodparte wrażenie, że jest prostą, naturalną, głęboką, uczuciową i niewinną istotą i dlatego... Obraz, jaki stawił mu przed oczy Balioni, wydał mu się dziwny i nieprawdopodobny, choć przecież zgadzał się z jego pierwotną koncepcją. Nie zatarły się, co prawda, przykre wspomnienia związane z pierwszym spojrzeniem na piękną dziewczynę. Nie mógł zapomnieć o bukiecie więdnącym w jej rękach, ani o wadzie, który padł martwy w słońcu, bez żadnej innej przyczyny, prócz tchnienia jej oddechu. Lecz w blasku jej osobowości topniała wymowa faktów. Zostały one uznane za fantazją, choć świadectwo zmysłów dowodziło ich realności. Istnieje coś prawdziwszego i bardziej rzeczywistego niż to, co dostrzegają oczy, czego dotykają palce. Z takich to bardziej niezawodnych źródeł przekonania płynęła wiara Giovanniego w Beatrycze. A stało się to dzięki sile jej niezwykłych zalet, a nie jakiejś szczodrej, głębokiej ufności z jego strony. Ale teraz duch jego nie potrafił utrzymać się na wyżynie, na jaką wzniósł go pierwszy poryw uczuć. Czołgając się wśród ziemskich wątpliwości, zbrukał nieskazitelną czystość swego obrazu beatrycza. Nie znaczyło to, by się jej wyrzekał. Po prostu nie dowierzał. Postanowił przeprowadzić decydujące próby, żeby przekonać się ostatecznie, czy istotnie w jej fizycznej naturze występują straszliwe właściwości, których istnienie nie wyobrazić sobie bez odpowiednich, potwornych cech duszy. Gdy patrzył z okna w ogród, oczy mogły go zwieść co do jaszczurki, owada i kwiatu, ale jeśli Stojąc o kilka kroków od niej, spostrzeże, iż świeży, zdrowy kwiat więdnie nagle w jej ręku. Wtedy nie będzie mógł już podawać tego wątpliwość. Z tą myślą pośpieszył do kwiaciarni i kupił bukiet lśniący brylantami porannej rosy. Zbliżała się już pora jego codziennych spotkań z beatryczą. Nim zszedł do ogrodu, nie omieszkał rzucić okiem w lustro, co było oznaką próżności, jakiej można było oczekiwać. Po tak pięknym młodzieńcu, ale co w tym momencie, niepewności i podniecenia, świadczyło o pewnej płciźnie uczuć i nieszczerości charakteru. Jednakże spostrzegł w lustrze i powiedział to samemu sobie, iż jego rysy nigdy nie odznaczały się taką pięknością, ani oczy blaskiem, ani policzki tak gorącą barwą pełni życia. Przynajmniej do mojego organizmu pomyślał, nie przeniknęła jeszcze jej trucizna. Nie jestem kwiatem, abym miał zginąć w jej objęciu. Pomyślawszy to, zwrócił oczy na bukiet, który wciąż trzymał w ręku. Dreszczy nieopisanej grozy przeszył go od stóp do głów. Spostrzegł, że lśniące od rosy kwiaty poczynały już więdnąć, jak gdyby wczoraj były ścięte. Giovanni pobladł jak marmur i stał przed lustrem bez ruchu, spoglądając na swoje odbicie, tak jak patrzyłby na obraz czegoś okropnego. Nie zapomniał wzmianki Balioniego o zapachu, który unosił się w jego pokoju. To musiała być trucizna w jego oddechu. Zadygotał z lęku. Z lęku przed samym sobą. Otrząsnąwszy się z otępienia, począł z ciekawością przyglądać się pająkowi, który zwiesiwszy się ze starożytnego gzymsu na swej nici, Pracował pilnie, przędząc tami z powrotem krzyżujące się ze sobą nici zawiłego wzoru. Najżywszy, najenergiczniejszy z pająków, jakie kiedykolwiek zwisały ze starego sufitu. Giovanni pochylił się ku owadowi i zrobił długi, głęboki wydech. Natychmiast ustała praca tkacza. Siatka falowała od drżenia ciała małego rzemieślnika. Giovanni znów uczynił głęboki. Długi wydech przepojony trującym cierpieniem serca. Sam nie wiedział, czy jest zatruty, czy tylko zrozpaczony. Pająk wykonał kilka konwulsyjnych ruchów nóżkami i zawisł, martwy, w oknie. Przeklęty, przeklęty, wyszeptał do siebie Dżywani, czyżbyś stał się tak trujący, że ten owad zginął od twego oddechu? W tej chwili z ogrodu dobiegł go dźwięczny. Słodki głos. Giovanni, Giovanni, już późno. Dlaczego się uciągasz? Chodź do ogrodu. Tak, szepnął zły Giovanni. Ona jest jedyną istotą, której mój oddech nie może zabić. Och, gdyby mógł. Zbiegł na dół i po chwili patrzył już w płonące, zakochane oczy Beatrycze. Niedawno jeszcze gniew i rozpacz panowały nad nim tak silnie, że niczego goręcej nie pragnął, jak tego, by ją zabić swym spojrzeniem, ale jej obecność niosła ze sobą wpływy zbyt realne, by się mógł spod nich od razu wyzwolić. Wspomnienie łagodnych, delikatnych mocy jej kobiecej natury, która tak często darzyła go religijnym spokojem, wspomnienie wielu, świętych, namiętnych wybuchów jej serca, kiedy ta czysta fontanna tryskała z głębin, ukazując swą przejrzystość oczom jego duszy. Gdyby Giovanni wiedział, jak ocenić te wspomnienia, wzbudziłyby w nim pewność, że cała ta potworna tajemnica była tylko straszliwą iluzją i że prawdziwa Beatrycze była niebiańskim aniołem. Chociaż zdawały się ją spowijać opary zła. Choć był Niezdolny do tak wielkiej wiary, magia jej obecności nie straciła dla niego całej swej siły. Uśmierzyła jego wściekłość, zmieniając ją w pochmurną nieczułość. Beatrycza swym bystrym instynktem odgadła natychmiast, że wytworzyła się między nimi czarna przepaść, której żadne z nich nie jest w stanie przebyć. Szli razem w smutku i w milczeniu, aż doszli do marmurowej fontanny, do sadzawki, znajdującej się obok niej, i do krzaka, obsypanego podobnymi klejnotą kwiatami. Giovanni przeraził się, czując z jaką przyjemnością, niemal apetytem, wdycha zapach kwiatów. Beatrycze, spytał nagle, skąd wziął się tutaj ten kwiat? Mój ojciec go stworzył, odparła z prostotą. Stworzył go. Stworzył? Wtórzył Giovanni. Co to znaczy, Beatrycze? On zna tajemnicę przyrody odparła Beatrysza. W momencie, kiedy ja po raz pierwszy odetchnęłam powietrzem tej ziemi, z gleby jego ogrodu wystrzelił kwiat. Dziecko jego wiedzy, jego intelektu podczas gdy ja byłam tylko dzieckiem jego ciała nie podchodź do niego rzekła, spostrzegłszy z przerażeniem, że Giovanni zbliża się do krzaka ma on własności, o jakich nawet ci się nie śniło ale ja, najdroższy Giovanni, ja wzrastałam i rozwijałam się wraz z tą rośliną. Wykarmiłam się jej oddechem. To moja siostra. Kochałam ją ludzkim uczuciem, gdyż niestety nie podejrzewałeś tego nigdy. Straszliwe przeznaczenie. W tej chwili Giovanni spojrzał na nią z tak groźnym marsem, że Beatrycza urwała i zadrżała, ale wiara w jego miłość uspokoiła ją i dziewczyna, Oblała się rumieńcem, że przez chwilę mogła w tę miłość wątpić. Straszliwe przeznaczenie, ciągnęła. Skutek fatalne umiłowania wiedzy przez mego ojca pozbawiło mnie wszelkiego towarzystwa. Póki niebo nie zesłało ciebie, Giovanni, jakżeż samotną była twoja biedna Beatrycza. Cóż to za straszne przeznaczenie? spytał Giovanni, odkwiwszy w nią wzrok. Dopiero od niedawna wiem, jak ciężki to był los, mówiła tkliwie. O tak przedtem moje serce było uśpione i dlatego spokojne. Jak burza z czarnej chmury, tak z ponurego smutku żywaniego rozpętała się wściekłość. Przeklęta, zawołał z pełną zjadliwości pogardą i gniewem. Przekonawszy się, jak uciążliwa jest twoja samotność, odcięłaś i mnie od wszelkiego ciepła życia i znęciłaś do swego straszliwego królestwa. Giovanni, krzyknęła Beatrycza, zwracając ku niemu swe ogromne, błyszczące oczy, znaczenie jego słów nie dotarło do jej świadomości, była jak porażona gromem. Tak, ty trucicielko powtórzył Giovanni z wściekłością, tracąc panowanie nad sobą tyś to zrobiła. Tyś mnie zabiła, Tyś napełniła moje życie trucizną. Przez Ciebie stałem się takim jak Ty. Straszliwo odrażającą, niosącą śmierć istotą. Potwornym dziwem świata. Teraz więc, jeśli szczęśliwy oddech nasz jest tak trujący dla nas wzajemnie jak dla innych, połączymy nasze wargi w jednym pocałunku niewypowiedzianej nienawiści i tak umrzyjmy. Cóż za nieszczęście na mnie spadło, szepnęła Beatrycza, z bolesnym z serca płynącym jękiem Święta dziewico, miej litość nade mną Twym biednym, nieszczęśliwym dzieckiem I ty się modlisz? Krzyknął Giovanni wciąż ze straszliwą pogardą w głosie Nawet modlitwy wychodząc z twoich ust sieją w powietrzu śmierć O tak, módlmy się Chodźmy do kościoła i umoczmy nasze palce w święconej wodzie u wejścia Ci co przyjdą po nas umrą jak od zarazy Kreślmy krzyże w powietrzu. Będzie to rozsiewanie przekleństw pod postacią świętego symbolu. Giovanni powiedziała Beatrycze spokojnie, ponieważ jej smutek silniejszy był niż gniew. Dlaczego tak okropnymi słowem mówisz o nas, o Bogu? Ja, to prawda, ja jestem tak straszliwą istotą, jak mówisz, ale ty? Cóż ci pozostaje lepszego, jak tylko zadrżawszy raz jeszcze na widok mej odrażającej niedoli opuścić ten ogród? Zmieszać się z innymi ludźmi i zapomnieć, że kiedykolwiek pełzał po ziemi taki potwór jak biedna Beatrycza. Dlaczego udajesz, że nic nie wiesz? spytał Giovanni wykrzywiając usta. Patrz! Taką oto siłą obdarzyła mnie czysta córka rapaczyniego. W letnim powietrzu unosił się rój owadów poszukując pożywienia, które obiecywały im kwietne wonie zgubnego ogrodu. Krążyły nad głową rapatrzyniego przyciągnięte tą samą siłą, która zwabiła je do kilku krzaków. Wydmuchnął na nie powietrze ze swych płuc i z gorzkim uśmiechem spojrzał na Beatrycę, gdy ze dwadzieścia przynajmniej martwych owadów spadło na ziemię. Och, widzę to, widzę, wykrzyknęła Beatrycza. To ta zgubna wiedza mojego ojca. Ach nie, nie Giovanni, to nie ja. Nigdy, przenigdy. Marzyłam o tym tylko, żeby być przez czas pewien z Tobą, a potem pozwolić Ci odejść i pozostać z Twoim obrazem w sercu. Bo wierzaj mi, Giovanni, chociaż moje ciało wykarmione trucizną, duch jest dziełem Boga i łaknie miłości jak codziennej strawy. Ale mój ojciec, to on nas połączył tym straszliwym węzłem. O, tak, odtrąć mnie nogą, zdepcz mnie, zabij. Czymże jest śmierć po takich słowach jak twoje? Ale to nie ja. Nie uczyniłabym tego, choćby mi to miało otworzyć wrota raju. Gniew Giovaniego spalił się w jego gwałtownych słowach. Spłynęło na niego teraz żałosne, a zarazem tkliwe poczucie, że oto on i Beatrycze są ze sobą blisko w osobliwy sposób spokrewnieni. Oboje tonęli w kompletnej samotności, która nic stałaby się mniejsza, Gdyby otoczył ich tłum tętniący życiem, czyż zatem to może samotności oblewające dwie wysepki ludzkich istnień nie powinno zbliżyć się ku sobie? Jeśli będą dla siebie wzajemnie okrutni, któż będzie dla nich dobry? Poza tym, myślał Giovanni, może jest jeszcze nadzieja, że wróci znowu na łono natury, wiodąc za rękę Beatryczę, wybawioną Beatryczę. No! Słaby, samolubny, niegodny duch, który śnić może o ziemskim związku i ziemskiej szczęśliwości, zdeptawszy miłość tak okrutnie, jak okrutnie została zdeptana miłość Beatrycze przez palące słowa Giovaniego. O nie, nie, już nie było nadziei. Beatrycze musiała z ciężkim, złamanym sercem przekroczyć granice czasu. Musiała skąpać swe rany w jakiejś fontannie raju. Na w blasku nieśmiertelności zapomnieć o swym smutku i tam dopiero ozdrowieć. Ale Giovanni o tym nie wiedział. Droga Beatrycze, powiedział podchodząc ku niej, ale odsunęła się tak jak zawsze, gdy się ku niej zbliżał, choć teraz z innych nieco pobudek. Najdroższa Beatrycze, los nasz nie jest jeszcze tak rozpaczliwy. Spójrz. Oto lekarstwo. Potężne, jak zapewnił mi mądry lekarz i niemal boskie w swym działaniu. Przyrządzone jest ze składników przeciwdziałających tym, za pomocą których twój straszny ojciec sprowadził nieszczęście na mnie i na ciebie. Jest to wyciąg z błogosławionych ziół. Czyż nie wypijemy go wspólnie, by się uwolnić od zła? Daj mi je, rzekła Beatrysza, wyciągając rękę po srebrną amforę, którą Giovanni wyjął z zanadrza, po czym dodała ze specjalnym naciskiem: Ja wypiję, a ty czekaj na rezultat. Właśnie przyłożyła do warg lekarstwo balioniego, gdy jej ojciec wysunął się z portalu i powoli zbliżać się zaczął ku marmurowej fontannie. Nadchodząc blady mąż nauki, zdawał się z wyrazem triumfu spoglądać na pięknego młodzieńca i dziewczynę, jak artysta, który życie poświęcił stworzeniu obrazu lub rzeźby, zadowolony w końcu ze swego osiągnięcia. Przystanął, Wyprostował swą zgarbioną postać w poczuciu siły, wyciągnął nad nimi rękę, gestem ojca udzielającego błogosławieństwa dzieciom. Ale to były te same ręce, które nasyciły trucizną strumienie ich życia. Giovanni zadrżał, Beatrycze dygotała nerwowo i przyciskała dłoń do serca. Moja córko, że patrzyni, nie jesteś już dłużej samotna na świecie. Zerwi jeden z tych klejnotów z siostrzanego krzaka. I niechaj twój narzeczony nosi go na piersi. Teraz nie zrobi mu to krzywdy. Moja wiedza i wasza wzajemna sympatia wywarły taki wpływ na jego organizm, że jest wyodrębniony spośród zwykłych mężczyzn. Tak jak ty, moja córko, moja dumo, mój triumfie, wędrobniona jesteś spośród zwykłych kobiet. Przejdźcie przez świat drodzy sobie nawzajem, straszni dla wszystkich innych». Mój ojcze, rzekła Beatrycza, cicho trzymając wciąż rękę na sercu. Dlaczego sprowadziłeś taki nieszczęsny los na swoje dziecko? Nieszczęsny los, wykrzyknął Rapaczyni. Co ty mówisz, mądra dziewczyna? Czy uważasz, że nieszczęściem jest posiadać cudowne dary, od których żadna siła, żadna moc nie osłoni twego wroga? Nieszczęściem jest móc porazić najpotężniejszego swym oddechem? Nieszczęściem być tak straszliwą, jak jesteś piękną? A zatem wolałabyś być słabą kobietą, wystawioną na wszelkie zło, sama niezdolna wyrządzić żadnego? Wolałabym, aby mnie kochano, a nie lękano się mnie, szepnęła Beatrycze, osuwając się na ziemię. Ale to już nie ma znaczenia. Idę, ojcze, tam, gdzie zło, którym starałeś się przesycić moją naturę, przeminie jak sen, jak zapach tych trujących roślin których wśród kwiatów raju nie będzie już kazić mego oddechu. Rzeknaj, Giovanni. Twoje słowa nienawiści ciążą jak ołów na mym sercu, ale i od nich uwolnię się odchodząc. Och, czyż od początku nie było w twojej naturze więcej jadu niż w mojej? Dla beatrycza jakżeż całkowicie sztuka rapacznego zmieniła jej ziemską powłokę jak trucizna, była życiem tak potężna od trutka śmiercią i tak biedna ofiara pomysłowości ludzkiej, gwałcącej naturę oraz fatalizmu, ciążącego nad wysiłkami przewrotnej w mądrości, skonała u stóp swego ojca i Giovanniego. Właśnie w tym momencie profesor Pietro Balioni wyjrzał z okna i tonem triumfu, a jednocześnie zgrozy zawało do męża nauki, który stał jak porażony gromem, Rapaczini, rapaczini, więc taki jest wynik Twojego eksperymentu. Przełożyła Aldona Szpakowska. Czytał Jacek Przezowski.